Miałem z waszej perspektywy czelność mówić o perfidii wśród wiernych. Dzisiaj na potwierdzenie tej tezy. Do ciebie należy ofiarę dać, a do księdza należy ofiarę przyjąć, którą może przyjąć, a nie musi. I nie musi ksiądz od ciebie przyjąć ofiary. Po prostu nie musi. I wie dlaczego. Nawet z prostego powodu, żeby cię upokorzyć. Po co upokorzyć? Żeby cię uderzyć w twój sposób myślenia, o którym ksiądz wie z tego tytułu, że słyszy, co mówisz. Jak mówisz i kiedy. I w przypadku ofiary jakiejś tam dziennej, nazwijmy, czyli mszy, jak ksiądz jeden raz odprawia, no to takie skutki są, no to jest dniówka, tak? Czyli to jest tam tyle złotych. A wczoraj jaki przypadek ma miejsce? Odprawiam w tej chwili msze święte gregoriańskie i przyszło mi na myśl, że mając do czynienia z jednym z wiernych tu w kaplicy, nie wezmę pieniędzy za msze gregoriańskie. Nie wezmę stypendium. Dlatego, że osoba jest po prostu taka, jaka jest. Najbardziej uwzględnie będę mówić. I zostaje położona koperta, tak jak tutaj, bo wszystko się dzieje tu w korytarzyku. Zostaje położona tutaj na ambonie. No i powinna do dzisiaj leżeć. Wziąłem, zaniosłem do góry. Proszę tą kopertę odebrać. Proszę tą kopertę odebrać. Nic tam nie jest wyciągnięte. Zabrać i sobie z tą kopertą pójść. A co najwyżej przyjść do księdza i zapytać, co ja mam z tym zrobić. A nie postępować z księdzem na sposób, jaki ktoś jest przyzwyczajony. Ksiądz tak nie jest. W rękach szanownej pani też nie. Ksiądz nie mszę odprawia dla pieniędzy i za pieniądze. Jak pani w swoim myśleniu może mieć. Proszę te pieniądze odebrać. Od pani ksiądz nie przyjmie stypendium szalnego. Oczywiście, że to stwarza nowy proceder. Na pewno znajdą się tacy, którzy nawet jak nie przyjdą, to pomyślą. To przyjdę do księdza i powiem mu, księże, 10 gregorianek w ciągu roku za tego, a przynajmniej jedną. Ksiądz nie oczekuje za to stypendium. Z pewnością tacy się znajdą, a na pewno takie pomysły podsunie tym, co tam w różnych takich medialnych ośrodkach monitorują to, co ksiądz tutaj mówi do was za każdym razem. Dokładniej słuchają mnie i z większym zrozumieniem, inteligencją też jak czcigodni wierni. Smutne jest, że póki co po to, żeby to wszystko użyć przeciwko. Kapłan nie jest tym ping-pongiem, któremu ty jak, ponieważ sprawa pieniędzy dotyczy, chcesz dać, a kapłan mówi, że nie, to położysz sobie na ambonce i pójdziesz. To jeżeli tak jest, to proszę, żeby wśród wiernych znalazł się jeden, który ma wstęp do domu, do szanownej pani, pojechał tam i zostawił na ten sposób kopertę, którą da, jeżeli w ciągu 3 dni nie zostanie odebrana. Jeżeli pani chce, żeby inaczej, to proszę się zgłosić, co z tymi pieniędzmi, odebrać kopertę i ewentualnie zapytać, co ja mam z tymi pieniędzmi zrobić. To ja pani powiem. Natomiast nie postępować na ten sposób. Jeżeli ksiądz mówi jakieś słowo, że nie przyjmuje i że nie weźmie pieniędzy, to nie zostawiać księdzu pieniędzy. Bo ja złodziejem nie jestem, chciwcem nie jestem księdzem, który przynależy do posoborowych struktur, dla których pieniądz jest najważniejszy, bo nie jest najważniejszy Bóg. Jestem księdzem, który się zdecydował prowadzić określone życie, nie wiedząc, że ono takie będzie i nie pozwolę, żeby czcigodni wierni się temu planowi sprzeciwiali przez swoją perfidię. Że się przebrali, założyli sobie nagłówki, mantylki, a będą tu przychodzić z mentalnością, że pieniądze to na pewno weźmie. Nie weźmie. Od ciebie nie weźmie. Tak długo, jak nie będziesz człowiekiem, który żyje myśleniem i mentalnością człowieka Kościoła, a nie człowieka tego świata. że będzie ludzi układał na ten sposób. Nie pozwolę sobie na to.